Dobra, zaczynamy. Podaj wartość współczynnika A dla jednomianu kwadratowego określonego wzorem. I no to co to najpierw jest ten jednomian kwadratowy? Jednomian kwadratowy. Jest to taka funkcja, która wygląda tak. Y równa się ax do kwadratu. Można spotkać się również z zapisem f od x równa się ax do kwadratu. Jest to taki specjalny przykład funkcji kwadratowej. I teraz nasze zadanie mówi o tym. Podaj wartość współczynnika a. Czyli a, tak, to jest ta liczba, która stoi przy x do kwadratu. Więc jak to będzie w naszych przykładach? W przykładzie pierwszym, w przykładzie a, co stoi przy x kwadrat? 7, czyli a równa się 7. B, przy x nie ma nic, ale to zawsze się mówi, że tu stoi taka nie ma jedynka, czyli a równa się 1. C, co stoi przy x kwadrat? Taka liczba, czyli a to się równa 2,3. D, przy x kwadrat stoi a równa się 1/5. To taki minus, czyli to jest minus 1, bo tu tak jak jedynka znowu taka chudziutka stoi. I tu przy x kwadrat co stoi? 4 pierwiastki z 3. I to tyle. Czyli po prostu ten wartość współczynnika a dla jednomianu kwadratowego to jest ta liczba, która stoi przy x kwadrat.